Oblicz pięć początkowych wyrazów ciągu AN, zdefiniowanego w sposób rekurencyjny. Pierwszy wyraz tego ciągu wynosi 2, a n plus pierwszy wyraz ciągu jest zdefiniowany następująco. Jest to n-ty wyraz plus n plus 1 do potęgi n-tej. Ten drugi wzór obowiązuje dla n-ów większych bądź równych 1. Mamy policzyć 5 początkowych wyrazów. Pierwszy wyraz jest już wskazany przez wzór. Wiemy, że pierwszy wyraz wynosi 2, więc obliczmy wyraz drugi, czyli a2. Ponieważ mamy wzór na wyraz n plus pierwszy, zapiszmy dwójkę jako n plus 1. Czyli mamy a. Teraz dwójkę mogę zapisać jako 1 plus 1. Przy takim rozpisaniu widzimy, ile wynosi nasze n. Ponieważ ta jedynka to jest to 1, to nasze n to jest ta jedynka. Z tego wnioskujemy, że w tym wypadku nasze n wynosi 1. Więc aby obliczyć wyraz drugi, pod każdego n-a będziemy wstawiać jedynkę. Dostaniemy a pod n-a wstawiam 1, dodać. Pod n-a wstawiam 1 i pod n-a wstawiamy 1. Widzimy, że aby policzyć wyraz drugi, musimy znać wyraz pierwszy. Wyraz pierwszy wynosił u nas 2, więc podstawmy. Mamy 2 plus. W nawiasie mamy 2 do potęgi pierwszej, to jest 2, co nam razem daje 4. Teraz obliczmy wyraz trzeci. Mamy a3. Teraz, aby wykorzystać ten wzór, rozpiszmy znowu trójkę jako coś plus 1. Czyli mamy a, oczywiście 2 plus 1. Stąd odczytujemy, to jest oczywiście ta jedynka, i odczytujemy, że nasze n teraz wynosi 2. Czyli pod każdego n-a będziemy wstawiać dwójkę. Dostajemy a, 2, dodać w nawiasie 2 plus 1 i do potęgi drugiej. Aby obliczyć wyraz trzeci, jest nam potrzebny wyraz drugi. Na szczęście mam już go policzony. Wiemy, że wyraz drugi wynosi 4. Więc podstawmy do naszego wzoru. Mamy 4 plus, w nawiasie mamy 3 do potęgi drugiej, czyli mamy 4 plus 9, co nam daje 13. Teraz obliczymy wyraz czwarty. Znowu, aby skorzystać ze wzoru, zapiszemy czwórkę, tym razem jako 3 plus 1, czyli tak, czyli to jest nasza jedynka, nasze n teraz wynosi 3. Czyli widzimy, że nasze n jest trójką, więc do wzoru pod każde n wstawiamy trójkę. Z pierwszego mamy a3, teraz pod n wstawiamy trójkę, czyli mamy 3 plus 1 i pod n wstawiamy trójkę, czyli mamy 3. Znowu wykorzystujemy wcześniej obliczony wyraz trzeci. Wyraz trzeci wynosił 13. Z nawiasu mamy 4 do potęgi trzeciej, czyli mamy 13 plus 64, co nam daje 77. I możemy już obliczać wyraz piąty. Piątkę rozpiszemy jako 4 plus 1, czyli teraz widzimy, że nasze n wynosi 4. Podstawiamy więc za każde n czwórkę, czyli mamy a4 plus 4 plus 1 i do potęgi czwartej. Wykorzystujemy wcześniej obliczony czwarty wyraz. Wiemy, że on wynosi 77. W nawiasie mamy 5 do potęgi czwartej, czyli mamy 77 plus 625, a to nam daje 702.